serdecznie zgromadzonych dzisiaj gości na kolejnym spotkaniu z tym samym wydawcą. Dzisiejszym tematem jest kolejna książka wydawnictwa Rettman. Witam właściciela wydawnictwa, pana Waldemara Mierzbę. I towarzyszącego mu współautora, pana Mirosława Chłonka. Proszę Państwa, to jest kolejna rzecz dla miłośników literatury związanej z dziedzictwem kulturowym, z tradycją regionu. Jest to książka Zasmakuj w Mazurach, rzecz nie tylko o kuchni. Tytuł sugerowałby, że będzie to książka kucharska. Ale w trakcie przygotowywania okazało się, że nie tylko kucharska. Opowie o tym wydawca i autor. Mamy dzisiaj dodatkowe atrakcje, ponieważ no jednak strona kulinarna jest bardzo ważną i można powiedzieć połową tej pięknie wydanej publikacji. Pan Mirosław Worek przygotował nam dzisiaj prezentację kulinarną. Wiem, że już Państwo nie możecie się tego doczekać, tak samo jak ja. Bo trochę to taka nietypowa promocja, wyjątkowa w Olsztyńskim Zamku, że można powiedzieć nie tylko słowo publikowane, ale też jakby i część tutaj praktyczna. Dlatego przekazuję głos wydawcy i autorowi i zapraszam na dzisiejszy wieczór. Myślę, że nietypowy, ale tym bardziej jest atrakcyjny. Szanowni Państwo, bardzo przepraszam za opóźnienie przede wszystkim, ale to oczywiście prawa telewizji, musieliśmy się nagrać. Bardzo proszę wszystkich o zajęcie miejsca, czegoż także tutaj bardzo proszę do przodu. Bardzo proszę wstać, bo bardzo proszę przerwać prezentację, jakieś po drugiej godzinie, to proszę już apelować, żebym ja skończył, bo inaczej Mirek nie zrobił tego pokazu. A jak Państwo widzicie, nie przelewki. Dzisiaj jeszcze rano żyła. Żylko, to sandacz. Proszę bardzo, jeszcze raz pokażę. Nigdy nie miałem takiej sesji zdjęciowej. Proszę Państwa, tak. Bardzo dziękuję Elżbiecie Wilińskiej za przywitanie nas. Jak zwykle jest dla nas wielkim zaszczytem to, że możemy mieć promocję ważnej dla nas książki w sali na zamku. Jako były pracownik Muzeum Warmii i Mazur jestem tym bardziej oczywiście z tego dumny, że mimo już minęły już 23 lata, odkąd po raz ostatni wziąłem stąd wypłatę, nadal jestem tu wpuszczany. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj mówić o Zasmaku w Mazurach. Elżbieta przedstawiła Mirosława Chłonka. To ten skromny człowiek, który siedzi teraz przy stole. Proszę Państwa, Mirosław Chłonek, właściciel i restaurator gościńca w Głodowie. Jak mawia Andrzej Wilkerzem z polityki, nieprzymuszony przez nikogo, właściciel najlepszej obecnej restauracji rybnej w Polsce. Mój kolega, no to nawet już jest przyjaciel, do którego, proszę Państwa, próbowaliśmy się dostać na obiad przez jakieś 3 lata pod rząd. I nigdy nam się nie udawało. Nawet jak nie było tam asfaltu, to po szutrzach, żeśmy dojeżdżali pod Gościniec w Głodowie, to było tyle samochodów, wszystkie miejsca zajęte, żeśmy rezygnowali. W końcu wynajęliśmy pokój na noc. Jak nam dał śniadanie, to ja się przyznałem, kim jestem, bo on powiedział, że mnie kojarzy i tak zaczęliśmy rozmowę o książce. To miała być, proszę Państwa, książka kucharska. Miała być to książka po prostu przedstawiająca przepisy kucharskie Mirosława, takie, które on w praktyce realizuje w swojej kuchni. Ale kiedy okazało się, że Mirek jest także wielkim pasjonatą, sympatykiem, miłośnikiem Mazur, kiedy okazało się, że zebrał już sporo materiałów o Głodowie i najbliższych okolicach, a kiedy ja zacząłem rozmawiać z jego sąsiadami i jego najbliższymi właściwie sąsiadami, bo proszę Państwa, nie ma za dalekich sąsiadów, bo kto z Państwa był w Głodowie w okolicach, to wie, że Głodowo liczy w tej chwili nie było ile?
Sześć osób. Sześć osób. Całe Sołectwo Niedźwiedzi Lud razem z oboma głodowami liczy osób niecałe, nie, troszeczkę ponad 100. No tak. Niecałe 100. Tu proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć, że ta impreza dzisiejsza ma też specjalny charakter z jeszcze innego powodu. Wiem, że Państwo czekają na rybę, ale ja nie dopuszczę, żeby ona się zepsuła. Można powiedzieć, że w pewien sposób jest to książka dwóch byłych samorządowców. Bo mówię do Państwa, były wójt gminy Dąbrówka oraz były sołtys Niedźwiedziego Rogu i Głodowa. Także dobrze, że powróciliście te swoje profesje. Serdecznie zapraszamy wszystkich tutaj bardzo do przodu, bo z tyłu nie będzie już miejsc. Bardzo prosimy tutaj. Bo proszę Państwa, dzięki temu zrobiliśmy taką fajną książkę. Książka Zasmakuj w Mazurach to rzecz rzeczywiście nie tylko o kuchni. To proszę Państwa jest opowieść o Mazurach po 1945 roku. Jestem niezwykle dumny z tego, że jest to jedna z pierwszych książek w serii Moja Gazeta Mazurska, która nie jest poświęcona dawnym Prusom Wschodnim. To jest proszę Państwa opowieść o tym, co się wydarzyło w okolicach Śniart i Puszczy Bliskiej po 1945 roku. To jest opowieść o Niemcach, Mazurach, Polakach, o rybach, o rybaczeniu, o leśniczych, o lesie w ogóle, o puszczy, o łowiectwie. Proszę Państwa, o rzeczach, o których nie macie po prostu pojęcia. Zaraz Państwu to udowodnimy. Książka ta jest smaczna na co najmniej dwa sposoby. Jedna sprawa to przepisy Mirka, a druga, proszę Państwa, to myślę, że niezwykła opowieść o Puszczy Bliskiej i Śniadłach po 1945 roku. Czy ja zabrałem ze sobą, a nie? Na chwilę od Pana Tomasza poproszę. Ja, proszę Państwa, operowałbym tymi dwiema rzeczami jednocześnie, gdyby ten mikrofon nie był na kablu. A ponieważ to nie jest na kablu, to pozwoliłem przeprosić Pana Tomasza o pomoc. Proszę Państwa, o jakim miejscu na ziemi rozmawiamy? To są oczywiście jezioro Śniadły, to znane pewnie Państwu Rucianek, tutaj mamy Pisz, a tutaj na górze mamy Mikołajki. Proszę Państwa, między czterema miejscowościami, Bejsunami tu, Niedźwiedzim Rogiem tu, leży Końcewo i dwa Głodowa. Jedno tu, a drugie nawet nie widoczne mniej więcej w tym miejscu. Proszę Państwa, jest książka Zasmakuj w Mazurach, to jest opowieść o 9 km i 70 latach. Jak Państwo za chwilę zobaczą, opowieść niezwykle smaczna i Państwu mówię po raz drugi, więc czas przechodzić do realizacji tej zapowiedzi. Ja spróbuję Panie Tomaszu, jak się nie uda, to będziemy wracać. To jest proszę Państwa restauracja Gościniec w Głodowie. Bardzo prosimy z przodu jeszcze jest wolne miejsce. Bardzo, nawet są dwa wolne miejsca, bardzo serdecznie prosimy. Proszę Państwa, to jest restauracja w Głodowie, która powstała w miejscu właściwie urodzenia Mirka. Obecny jej stan jest mniej więcej taki. Przepraszam za nieudolne zdjęcie, bo to jest moje zdjęcie, które oczywiście zawiera tutaj nawet ten niebieski rower. Ale proszę Państwa, zdjęcia te były wykonywane w ostatniej chwili, bo kiedy doszliśmy do wniosku, że należy uzupełnić książkę o opowieści o Głodowie Bejsunek w Końcewie, to okazało się, że najwybitniejszym fotografem w okolicy jestem ja sam. Także proszę o wybaczenie, Mieczysława Bieliczko szczególnie, choć jego zdjęcia tutaj też będą. To jest, proszę Państwa, ja tu przychodzę do Pana Tomasza. Jakby Pan przerzucił, już teraz nie potrzebuję, gdyby Pan przerzuciło się, ale na wszelki wypadek przyszedł Pan Tomasza. O tutaj, wrócimy do potem. To są, po tym domu. Proszę Państwa, to są okolice Puszczy Bliskiej i Głodowa. Możemy? Następne. Przepiękne zdjęcie Mieczysława Wiliczko z książki, Śniadły. Następne. To jest, proszę Państwa, jeden z przepięknych dębów rosnących za Niedźwiedzim Rogiem w stronę Pieszka i Karlika. Przepiękna Aleja Drogowa. Trzeba przyznać, że puszcza w okolicach Śniad w tym miejscu jest po prostu znakomicie zachowanym lasem. Zadziękamy to leśniczemu, o którym za chwilę będziemy mówili. Następne zdjęcie. To, proszę Państwa, trudno uwierzyć, to jest główna arteria prowadząca do Brygady Rybackiej w Głodowie. To nadal tak wygląda, to jest droga szeroka, chodna. Mówiłem przed chwilą, że kiedy kilka lat temu dojeżdżałem do Mirka, dojeżdżaliśmy z Gośką, moją żoną, to też jechaliśmy po szutrze. Samochód czarny po prostu wyglądał wielutęgi. Do dzisiaj, proszę Państwa, zostały tam takie drogi. Takie drogi są tam po prostu naturalne. Następne ujęcie. Wrócimy jeszcze na chwilę. Jeszcze jedno piękne zdjęcie Mieczysława Wieliczko, którego zdjęcia też zostawią tę książkę. I proszę Państwa, proszę o następny slajd. To jest jakby punkt wyjścia tej opowieści. Od roku 1898 w Głodowie nad Śniadłami działa nieprzerwanie Brygada Rybacka.
Mirek miał wyjątkowe szczęście, a właściwie zachował taką czujność, że nagrał relację kilka lat temu z żyjącym pracownikiem tej brygady Czerwonej. Znaczy tak, ten pracownik Władysław Trzymałem, który pracował przy Twoim, tutaj koniuszym, pomagał Kujcowi, pracował u właściciela dzierżawcy Śniad Martina Sztelaze. Martin Sztelaze założył Głodowo w 1896 roku. Dzierżawił te wody Śniad i jezior okolicznych wspólnie z Żydem Aleksem Szycerem. Mieszkał tutaj właśnie w tym bloku, który stoi do dzisiaj, ale Szczepan mieszkał w góry, Martin Sztelaze mieszkał w dołu. Ale Szczecer wraz z rodziną wjechał w 1935 roku, wiadomo, zmieniły się czasy, przeszła do władzy partia nacjonalistyczna na Mazurach. Musiał wyjechać, wyjechał do Palestyny z całą rodziną, z całym dobytkiem. Później z Palestyny wyjechał do Nowego Jorku, tam otworzył hotel i po zakończeniu II wojny światowej wrócił do Niemiec. Martin Sztelaze, który był do 1936 roku, uciekał po wkroczeniu armii sowieckiej na zachód, został złapany koło Warszawa, wywieziony na Syberię i wrócił, słuchajcie, w 1967 roku. Niesamowite. Wrócił do Niemiec. Wrócił do Syberii, ale już nie wrócił do Głodowa, wrócił do Niemiec. Po wyjechaniu Żyda Aleksa Szycera na miejsce jego był dzierżawcą, następny był Orkolina. A ten stary przedstawia cmentarzyk w Głodowie, prawda? Tak, to jest stary cmentarz, zachowane nieliczne mogiły. Tutaj jest pochowany Otto Rimmer z rodziną, który nie uciekł, ale po prostu przed wkroczeniem Sowietów do Głodowa odbył się. Jest tutaj pochowany na tym starym cmentarzyku wśród tych starych drzew. Jest tam wybrana płyta z krzyżem na jego kupowej pamięci. Proszę Państwa, to jest jeden z niewielu cmentarzy na Mazurach, gdzie miejscowa społeczność naprawdę niewielka, bo samo Głodowo to w tej chwili jest kilka absolutnie rodzin rybackich, tylko rybackich, gdzie miejscowi dbają o ten cmentarzyk bez żadnych zaleceń, przekazów z góry, bez żadnych pieniędzy, które za tym płyną. Tak, proszę Państwa, wygląda dzisiaj brygada rybacka w Głodowie. To są zdjęcia pochodzące z kwietnia tego roku. Część tych urządzeń oczywiście pamięta z czasów znacznie wcześniejszych. W tle stoi Cooper Sanders, za chwilę go sobie pokażemy. Oto właśnie on. Legendarny kuter, który służył już wielu pokoleniom rybaków. A to są, proszę Państwa, nasi rybacy. Ponieważ jeszcze nie nagrywamy, czy nagrywamy, no to powiem Państwu tak. Wydałem w oficynie Redman 60 książek, ale tak pijanych książek jeszcze nie miałem. Jest, proszę Państwa, jest taki problem, że tak powiem, problem wódki wśród rybaków, w ogóle problem wódki na Mazurach po 45 roku. Żeby była jasność, to w ogóle jest problem PRL. Ja przez przypadek ostatnio zajrzałem do książki Moje spotkania z Suwalszczyzną, czy tam nasze spotkania z Suwalszczyzną, do reportaża. Proszę Państwa, nie ma reportażu, żeby nie płynęła w nim wódka. Ja Państwu powiem tak, nie było relacji, nie było naszej rozmowy, nie było epizodu jakiejś dziejów Brygady Rybackiej po 45 roku, żeby nie płynęła wódka. I Państwo spojrzą na to zdjęcie. Gdyby Pan Tomasz podkreślił postać drugą sprawę na przykład. Państwo zobaczą, albo na przykład drugą zlew. Można powiedzieć, że generalnie chłopaki nie byli przygotowani na zrobienie zdjęcia. Zaraz na tej wódce trochę poproszę. Proszę następne zdjęcie. To jest, proszę Państwa, na przykład jesteśmy w pracy. Kuter rybacki stoi w Mikołajkach. Pytam się bohatera zdjęcia. Mówię, proszę bardzo, co panowie leją? Mówię, no wódkę. Ja mówię, do szklanek, a mówię, co pan, kieliszków mieliśmy szukać. Następne zdjęcie. Proszę Państwa, to zdjęcie też naszych rybaków. O jednym z nich, z prawej strony, pan sprawnie wstępu za chwilę opowiem. To brygady, przedstawiciele Brygady Rybackiej w Głodowie po wykonaniu niezwykle ważnego, ambitnego zadania, mianowicie, proszę Państwa, po połowie 100 ton leszcza w jednym zaciągu. To się wydarzyło tylko raz po wojnie, nigdy się potem nie powtórzyło. Największe sztuki miały 7 kg, ważyły 7 kg. Z takimi największymi sztukami są tutaj sfotografowani dwaj rybacy. Po lewej to Władysław Stępień, ale po prawej. A po lewej? Andrzej Zieliński. Andrzej Zieliński.
Następne zdjęcie, poproszę. To proszę Państwa, brygada rybacka w Głodowie w latach 60. Wydobywana wodę. Możemy? To są lata 80. Trudno uwierzyć, że w Głodowie tak wygląda, tak? Ale tak, proszę Państwa, wygląda jeszcze do początku lat 90. To jest brygada rybacka przy naprawie sieci. Zdjęcie na filmach Orko. To proszę Państwa, już jest początek lat 90. albo koniec lat 80. połów niewodem. Kiedyś rzecz częsta w krajobrazie Mazur, dzisiaj niestety już coraz rzadsza. To proszę Państwa jest Marek... To jest Marek Michalski, jest moim połowem Szczupa. Początek XXI wieku. Niech się możemy na chwilę? Niech się Państwo przyjdą, bo takich połowów już nie ma. Choć to nie oznacza, że nie ma jeszcze, że nie ma w śniadach szczupaka. Poproszę o następny slajd. Proszę Państwa, to oczywiście nie jest żaden pompowany szczupak, 1596. Ja w tym roku w kwietniu widziałem tam sztuki ważące ponad 20 kg. One są specjalnie wyławiane, pozyskiwane z nich jest ikra w specjalnych basenach. W Głodowie jest wylęgarnia szczupaka i ikra wpuszcza się do śniar. Proszę Państwa, nie ulega jednak wątpliwości, że ryba w śniarkach i w jeziorach mazurskich się kończy. Niech Państwo się nie dadzą złudzić programom unijnym i tego, co się tam ogłasza. Jest naprawdę bardzo źle. Za chwilę Państwu zresztą to pokażemy. Możemy następne zdjęcie. No i to jest, proszę Państwa, absolutnie kultowe miejsce na Mazurach. Czy ktoś z Państwa domyśla się poza Mirkiem, jakie to jest miejsce? Dla ułatwienia dodam, że to jest kanał. Nie? Znaczy do Obciane. Aha! Guziarka nie. A ten drugi, jak się nazywa? A, złapaliśmy redaktora Grodzińskiego na niewiedzę. Nie pamięci. Dobra, słuchajcie, no nie pamięci oczywiście, ja nie wiedzi. Bardzo przepraszam, nie wiedzę. Proszę Państwa, kanał Wiedliński. Jak Państwo wiedzą, jest to miejsce, w którym pozyskiwano w dziejach Polski Ludowej, ale i wcześniej, prawda Mirku, największą ilość węgorza. Ja pamiętam w latach 70. jak jeździłem w USKO, z obecnym na kanał. Ci mówią na kanał, to wiadomo, że to się jechało do Berlinku na kanał Wiedliński. Ojciec tam, mieli taką z tyłu, tam widać budę drewnianą, oni tam mieszkali. Stawiało się przestawy, teraz widać na zdjęciu stawianie przestaw na kamie małym Wiedlińskim. Rozstawiały się taką przestawę na całej szerokość kanału. I no, czekały się, aż ten węgorz wejdzie w prądem, bo ten węgorz szedł w prądem. Jeżeli grunt był za mały, bo było mało wody w kanale, no to ojciec brał wtedy takiego grubego węgorza jak rękę, wszedł do śluzowego. Na chwilę śluzowy przychodził, rozbijali flaszkę i otwierał kanał. Podnosił do góry takie zastawy, no i wtedy ten prąd szybko płynął. I razem z prądem węgorza. To po takiej nocy można wyciągnąć ojciec czasami do 2 ton węgorza z jednej nocy. Tak, do 2-3. I tu troszeczkę dalej, gdybyś trzymał mikrofon, dobrze? Ale ty jako młody chłopak jeździłeś z ojcem na... Ojciec Mirka był i rybakiem, i potem brygadzistą. Jeździłeś z ojcem i na wyspę, prawda, i na ten... Nie, tak, jeździłem na wyspę Kaczok, oni mieli własne schronisko rybacy i na kanał. Ojciec mi zawsze powiedział, mówił, zobacz, jak te 5 zł z rybakiem, takie duże 5 zł, jak będą liście od ruchy wielkości tej monety, to że będziemy łapać węgorza. I jak już orka rozbijała te liście, no to płynęliśmy na kanał łapać węgorza. Ja pamiętam to, co mi zapamiętamy z tamtych nocy, no to dosłownie chmary komarów, no nie dały spać. No i oczywiście rybacy też nie spali, bo oni pili w nocy pili wódkę, stawiali nad ranem przestawy, wyciągali przestawy nad ranem i znowu pili wódkę na śniadanie i na obiad i tak w kółko. A co jedli? No jedli głównie węgorze. Ale zdarzała się inne ryby, sandra, czy biokro, szczupak. No i pamiętam z tego dzieciństwa, z tego dużego bara rosół z węgorza. Słuchajcie, takich jesiennych węgorzy, dużych, tłustych, no to było coś wspaniałego. Mhm. Ja robimy apetyt, muszą Państwo jeszcze trochę wytrzymać. Może poprosimy o następny slajd. To są jeszcze, proszę Państwa, zdjęcia z lat 60. Państwo widzą tutaj między innymi ówczesnego brygadzistę, który demonstruje szczupaka. Tam jakiś niewielki szczupaczek leży sobie na łódeczce obok. Prosimy następne zdjęcie. A to, proszę Państwa, niestety to wychodzi moja amatorszczyzna w robieniu tych zdjęć, bo robiłem to zdjęcie ukradnie, bo tak naprawdę to jest, tutaj zdradzam tajemnicę handlową. Mianowicie to jest nocny połów węgorza z jednego dnia obecny. Jeśli Państwo sobie uświadomią,
że węgorza czasami w jednej nocy wchodziło 3 tony na tym kanale, potem 2, potem tonę, potem pół. To jest, proszę Państwa, 48 kg, dwóch najlepszych rybaków mali tego roku. Proszę Państwa, węgorz odgrywa nieprawdopodobną, niezwykle ważną rolę w dziejach Polski Ludowej, zresztą odgrywa do dzisiaj, o tym będziemy jeszcze mówić. Bardzo proszę. To, proszę Państwa, są 4 węgorze w Płodowie, też z maja tego roku, na wadze. Muszę Państwo wierzyć na słowo, 4 węgorze łącznie ważą tutaj ponad 5 kg. I to jest, proszę Państwa, węgorz polski. Trzeba bowiem Państwu wiedzieć, że zdecydowana większość węgorzy obecnie w polskich sklepach to niestety nie są węgorze z Polski, a już na pewno nie są to węgorze mazurskie. Można to naprawdę bardzo łatwo rozpoznać, no ale co z tego, proszę Państwa, kiedy węgorza mazurskiego właściwie już nie ma. Julian Sumach, leśniczy z leśniczówki Lipni, o którym będzie tutaj jeszcze mowa, w czasie rozmów, kiedy przygotowywał się tą książkę, sprzedał taką mam anegdotkę, że węgorz jest najmniejszą rybą na świecie. Pomyślacie się Państwo dlaczego? Bo ma małą głowę, a wszystko załatwia. To, proszę Państwa, w dziejach Polski Ludowej, w dziejach już nie wiem, której RP, to zależy jak liczyć, była trzecia, czwarta, bo może powiedzmy od popa, czyliśmy piątą. To się, proszę Państwa, nadal nie zmieniło. Wszystko się zmienia, ale węgorze się nadal wszystko załatwia. Za chwilę poproszę Mirka o takie wspomnienia dotyczące węgorza, ale najpierw poproszę następny slajd. To, proszę Państwa, są jedni z bohaterów tej książki. Mówiłem tutaj, że Zasmarki w Mazurach to jest opowieść o prostych ludziach, o takich ludziach, którymi historia w ogóle się nie zajmuje. Szczerze mówiąc, historie są obojętne, czy oni żyją. Tam sobie mogą żyć. Przechodzi się obok nich obojętnie. A to są, proszę Państwa, ludzie najczęściej naprawdę wspaniali. Ludzie mający za sobą znakomite, ciekawe, życiowe historie. Macie Państwo przed sobą slajd przedstawiający dwoje staruszków. Ta pani z lewej strony to jedyna mieszkanka Głodowa, która pamięta Głodowo sprzed 1945 roku. Irma Stępień, pochodząca z rodziny Siderowskiej. Tak, ale tak pisany, proszę Państwa, tak już tam po niemiecku, czyli przez SC, tak dalej. Proszę Państwa, ona nie wyjechała. Była małym dzieckiem. Jej dziadek postawił drewnianą chałupę w Głodowie przed wojną. W 45 roku stycznia bawili się w ciuciubarkę, kiedy ktoś z bawiących się krzyknął: o, słuchajcie, patrzcie, jakieś wojsko idzie od jeziora. A to, proszę Państwa, wkraczali Rosjanie. Oni wtedy nie zrobili nikomu niczego złego, ale już następnego dnia wszyscy mieszkańcy Wejsu, Głodowa i 9 roku końcewa, zostali zobowiązani do stawienia się w Kiszu i byli tam przetrzymywani w takich zniszczonych już pomieszczeniach, bez szyb, na zimnej podłodze przez 2 tygodnie. Prowadzono po prostu dochodzenie wobec tych Mazurów, kto może wrócić do domów. Mężczyzn najczęściej oddzielono, przeniesiono do innych pomieszczeń, do domu wróciły już właściwie same kobiety i dzieci. Jak Państwo przed chwilą słyszeli, niektórzy po tym wyjeździe na Syberię wracali dopiero w późnych latach 60. Po prawej stronie natomiast ten pan, ten starszy pan, to Władysław Stępień. To jest ten człowiek, który trzymał tego Leszka tam po lewej stronie w czasie tego słynnego zaciągu stutonowego. Władysław Stępień jest emerytowanym rybakiem. Tu zdradzę, że to jego opowieść dotyczy, ktoś z Państwa czytał już Zasmarki, że to jego dotyczy ta opowieść o Jałowcu, o złym Jałowcu. To jest właśnie ten człowiek. Myśmy oczywiście nie dekonspirowali jego nazwiska. Bardzo prosimy wszystkich, o ile to można, o osiągnięcie, bo ja naprawdę, jeszcze będę długo mówił, a wiele będę potem pokazywał. Ja wiem, że Państwo już by tam chcieli jak najbliżej być jedzenia, ale pani Bartka tutaj też do przodu. Proszę Państwa, strasznie przykre to jest. Rozmawiam z tym panem Władysławem, w takim zwykłym, prostym domu, w takiej chatce mazurskiej. Ona teraz jest już oklejona jakąś tam cechą. I nie wiem, co mi szło do głowy, mówię do niego tak, ale panie Władysławie, rozumiem, że panie kolega, no to tam ryby żeście mieli na co dzień. Mówi, no na co dzień oczywiście, no tośmy się zgodzili. Mówię, ale i teraz chyba jecie tak często ryby. On mówi, teraz ryby? Panie, pan wie, jaka ryba jest droga? No tu mnie zatkało, bo to było pytanie z cyklu takie, jak Tusk postawił kiedyś Kaczyńskiemu, prawda, ile tam chleb, ziemniaki i tak dalej. Znaczy wydawało mi się, że wie, no ale mówi, pan wie, ile kosztuje płotka? I na to pytanie nie znam odpowiedzi. On mówi, panie, 8 zł. Kogo na to stać? Wiecie Państwo, jak się tak siedzi na zamku w Olsztynie, to się nie ma świadomości tego, co naprawdę się dzieje w naszym kraju, w takich małych wioskach, w takich opuszczonych chałupkach wśród tych starszych ludzi, którzy mają jakieś tam biedne emerytury. 8 zł, kogo na to stać? Powiedział mi rybak.
Dobrze, proszę Państwa, że ma taki sen, że śni mu się taki kolega, z którym rybaczył przez wiele lat. I mówi mi, że śni mu się, że płynie z tym kolegą na ryby i za każdym razem te ryby są takie puste, jak wracają. Ja mu tam coś sugerowałem, że to jest taki dobry sen, że może by zagrał w totolotka, ale on się tylko, proszę Państwa, uśmiechnął i machnął ręką. Proszę Państwa, może następny sami. To jest gospodarstwo Państwa Stępniów w Głodowie. Jedno z nielicznych zachowanych w całości, z Bociana. Tam na dole jest domek Państwa Stępniów. Mirma Stępniów odegrała ogromną rolę w karierze Mirka, albowiem, to Mirek pewnie Państwo sam powie. No, pani Stępniów Mirma dostała po raz pierwszy taki przepis na wina śmietanie, taki przepis mazurski, taki win duszony w garku żeliwnym, w takiej formie żeliwnej. A bo tu, proszę Państwa, tak możemy Mirek mówić takie rzeczy, no. Proszę Państwa, Mirek w ogóle nie do głowy nie przyszło, że będzie kucharzem. Chciał być wojskowym albo kosmonautą, albo jednym i drugim. Mało tego, chciał być rybakiem, ale dzięki Bogu nie udało mu się, bo akurat nie było miejsca, bo nie przyjęli. I tak powoli poszedł zupełnie inną stronę, otworzył agroturystykę. Ci turyści zaczęli przyjeżdżać i zaczęli mówić tak. No dobra, Panie, no, miejsce piękne. No spać nie gdzie, a co jest do jedzenia? No i proszę Państwa, siłą rzeczy Mirek poszedł do pani Mirmy, wziął ten pierwszy przepis, a dzisiaj jest najlepszym polskim restauratorem, na co mu wielka chwała. Proszę następny slajd. To, proszę Państwa, jest jeden z mazurskich rybaków z Głodowa. Mieliśmy straszny problem, żeby ich w ogóle sfotografować, bo samo wejście na teren Brygady Rybackiej w Głodowie, jak wejście na jakieś bazy NASA, co najmniej, no, nie wiadomo. W ogóle, myślę, że siedziba RBA jest łatwiejsza do sforsowania. Tu nam się udało, bo brygadzisty jeszcze nie było. Brygadzista zresztą też jest mazurem. Pan Krzysztof, proszę Państwa, zupełnie zbił mnie z pan Dołyku, bo kiedy go zapytałem, tak uczciwie go zapytałem, mówię, panie Krzysztofie, całe życie na wodzie, całe życie żeście pili, mówi mi pan, to pan mi powie, już prywatnie, tak? Czy byście musieli zawsze brać tylko wódkę, a on, proszę Państwa, spojrzał na mnie, zdziwiony, który w ogóle stawiam takie pytanie i mówi, proszę pana, a czy pieniądz na wodzie ma jakąś wartość? Muszę Państwu powiedzieć, że to jest właśnie przywrócenie właściwie nie do piątek. Zwrócenie uwagi, że można inaczej patrzeć na ten świat. To, proszę Państwa, jeden z działających rybaków głodowych. Po 1945 roku, nawet wtedy, Brygada Rybacka liczyła prawie 150 osób. A dzisiaj? Dzisiaj to nie wiem. 8. 8. Dzisiaj 8. Proszę Państwa, jeszcze 10 lat temu 16. Jeszcze 20 lat temu 48. Nawet dla tych 8 w tej chwili już nie ma pracy zimą. Proszę następne zdjęcie. To, proszę Państwa, żona pana Krzysztofa, pani Janina, sołtys z Niedźwiedziego Rogu i Głodowa oraz leśnictwa Lipnik, która wzięła rządy po Mirku. Mirek też nie miał, absolutnie nie miał czasu. Nie jest mazurką, pochodzi z Tyrowa koło Ostródy. Mąż poznał ją w czasie pobytu, w czasie odbywania służby wojskowej w Ostródzie. Przywiózł sobie i teraz, jak Państwo widzą, przed tabliczką sołtys posuje tutaj ona. Dlaczego pokazuję jej zdjęcie? Dlaczego pokazujemy jej zdjęcie? Proszę Państwa, sołectwo w Głodowo Niedźwiedzi Róg liczy w tej chwili niecałe 100 osób. To są miejscowości, które przed wojną liczyły w sumie, myślę, że około 1000 osób. Niedźwiedzi Róg, Głodowo, koncert. Jesteśmy na 100 osób. Nie ma właściwie ludzi młodych. Kiedy po 45 roku byśmy zaczynali tą kolonizację Mazur, to mimo tego, że zdecydowana większość byłych mieszkańców Prus Wschodnich uciekła w 45 roku, to najpierw była szkoła i w Głodowie, i w Końcewie, i w Niedźwiedzim Rogu, i w Wejsunach. Potem odpadła ta w Głodowie, potem odpadła ta w Niedźwiedzim Rogu, potem odpadła ta w Końcewie, a dzisiaj nie ma trzy szkoły w Wejsunach. Tak wygląda, proszę Państwa, sytuacja demograficzna Mazur, jak się ją dotknie. Zresztą, to jakby już poza tą dzisiejszą prelekcją. 2 lata temu ksiądz Krzysztof Bielawny, ten z Wieczwardu, ogłosił, proszę Państwa, wyniki badań przeprowadzonych na terenie części parafii archidiecezji warmińskiej, części północnej. Czy Państwo są w stanie sobie wyobrazić, ilu mieszkańców brakuje, kiedy porówna się stan faktyczny, a księgi urzędu stanu cywilnego? Czy ktoś z Państwa wie, jakie są różnice? Proszę Państwa, różnice wynoszą 18%. Nie ma 18% obywateli województwa. To już
pozostawiamy to, czy są tam dzieci w Głodowie, Pańcewie i Niedźwiedzi Grodu. Zostawmy to na boku. Proszę Państwa, 18% młodych Polaków jest poza miejscem zamieszkania. Miejscowość, w której my mieszkamy, Dąbrówno, kiedy myśmy się tam przeprowadzali, było 1400 mieszkańców, obecnie nie ma nawet 1000. Pani Janina bardzo ubolewa nad sytuacją demograficzną swoich wiosek. Proszę Państwa, to przekłada się absolutnie na wszystko, także na poziom życia tych mieszkańców, którzy pozostali, bo w zależności od liczby mieszkańców tyle się przyznaje po prostu pieniędzy na jej potrzeby. Proszę bardzo, następny slajd. To, proszę Państwa, jest mama Mirosława. Szkoda, że się nie mogła przybyć, pani Jadwiga, która trafiła na Mazury spod... która urodziła się pod Dąbrową Białostocką, a trafiła na Mazury po szkole, tak? Tak, po szkole została tutaj na miejscu pracy, musiała pracować, musiała uczyć nowej mowy. Było to liceum pedagogiczne, tak? Liceum pedagogiczne i potem musiała pracować 3 lata, uczyć dzieci mazurskie. Proszę Państwa, przyszła na 3 lata i została do dzisiaj, oczywiście tego nie żałuję. Trafiła do rodziny mazurskiej. W Głodowie nikt wtedy nie mówił po polsku. Wszyscy mówili po niemiecku. Mało tego, demonstracyjnie mówili po niemiecku, kiedy ona próbowała z nimi rozmawiać. Jakoś dziećmi się udawało. Zamieszkała u rodziny Tracików. Słynnej historycznej tam rodziny miejscowej, która oczywiście już teraz w całości jej potomkowie znajdują się w Niemczech. I proszę Państwa, nie miała za dobrych wspomnień. Kiedy pytała na przykład o wodę, to pokazywali jej studnie na dworze. Kiedy próbowała cokolwiek załatwić, to demonstracyjnie zamykano przed nią drzwi. Gospodyni też się jej pozbywała. Dlaczego ja, proszę Państwa, o tym mówię? Nie po to, żeby się poskarżyć, ale kiedy Państwo słyszą, że po 45 roku to tylko tam Polacy, tam jedyni byli winni, prawda? To wszystko, co najgorsze, to my. To proszę pamiętać, że tu nic naprawdę nie jest czarno-białe. Nic do końca nie było dobre, nic do końca nie było złe. Nie wszyscy. Ludzie byli po prostu różni. Różni po obu stronach. To, co przeżyła mama Mirka, naprawdę trudno opowiedzieć w spokojnych słowach. Dzisiaj mama Mirka jest podporą restauracji, tak zwaną cichą, tajną podporą restauracji, bo proszę Państwa, robi te naleśniki, polecam Państwu wszystkim. Ja nie lubię, ale proszę Państwa, do naleśników mam ustawia się specjalna kolejka. Nawet nie wiem, czy niektórzy nie przyjeżdżają tylko na naleśniki, bo przecież nie ma co ukrywać, że nie wszyscy lubimy ryby. Proszę następny slajd. To, proszę Państwa, jest mama Mirka i tata. Tata był też rybakiem i brygadzistą.